Gerhard. Jak nastroje przed walką, panie Adamie? Super, jeszcze nie mogę czekać, tak? Ostatnie dni, więc wszystko chodzi z planem, więc nie muszę czekać. A na co się nastawiał pan w czasie treningu najbardziej? Oglądał pan w ogóle filmy? Tak, no jest długi, tak? Wysoki, lewego prostego, więc starał się używać dystansu. Będę musiał wejść na środek, atakować ciało i później myślę, że jakby atakować ciało, to głowa pali, tak? Będzie knockout? No postaram się. A w której rundzie? Myślę, że mam nadzieję, że będzie szybko, tak? Kadził będzie czekał w domu czy w hotelu, więc będę się szybko zobaczyć. No i w niedzielę jest Dzień Kobiet. Czy to będzie prezent dla żony na Dzień Kobiet na 8 marca? Oczywiście, sobie ostatnio jakieś nowe buty kupiła, więc myślę, że też będzie można pod to podczepić. A przyjeżdżają fani prawie z całego świata, tak? Tak, dokładnie. Na przykład skąd? Wiem, że będą z Włoch. Włoch, Anglia, Polska, więc Chicago. No jest naprawdę mnóstwo kibiców. Dziękuję za wsparcie. Naprawdę nam to dużo znaczy, więc jest naprawdę duszony, że aż ten ludzi mnie wspiera i zamieć odciuchu. A jak waga, jak cukierki? Dobrze, bo to jest świetnie. Ile ważysz? Nie ważyłem się jeszcze, wiesz, po prostu nie chciałem unikać tego pytania, tak? Chciałem, żeby czuć się dobrze, czuję się dobrze, więc zobaczymy, ile ważę w piątek. Jeszcze przyjeżdżają celebryci tacy jak Marcin Gortat, Andrzej Fonfara, tak? Tak, no Kizo, raper, więc będzie mnóstwo ludzi, fajnie. Też będziemy trzymać kciuki za Aśkę i Jędrzejczyk, tak? W walce mojej będzie walczyło tak samo i mam nadzieję, że będzie pas przyszłoski. Więc naprawdę, że tak połowę się jednoczy i trzyma razem. I będziesz oglądał jej walkę? Jak się uda, jak najbardziej. Dobrze. Możesz pozdrowić kibiców w Polsce i w Stanach i zaprosić do oglądania walki. Pozdrawiam kibiców tutaj w Polsce i w Stanach i na całym świecie, tak? Dziękuję, że mieliście świetne kciuki i oglądacie moją walkę.